Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o pępku. Znowu skupiamy się w okolicach tematu, ale w sumie wyszukując rzeczy na jeden temat łatwo znaleźć kolejne ciekawostki, plus znajoma to też tutaj ogląda, poprosiła też o ten temat, więc czemu nie? Zawsze jest to coś ciekawego, więc po prostu lecimy z tematem. Na początku trochę informacji z Wikipedii, bo taki wstęp zawsze może być przyjemny. No to pępek to słowo oznacza starożytne greckie słowa obchalus, to jest dosłownie na pępek, no i słówka skepsi, to dosłownie oglądać, badać i spekulować, po prostu oznaczało. Oczywiście tej praktyki jako pomoc w kontemplacji podstawowych zasad kosmosu i natury nie można znaleźć jak jogi lub hinduizmu, a czasem we wschodnim kościele prawosławnym. Wiodę pępek jest miejscem Manipura, zwanym także Nephi, czakry, której jogini za potężną czakrę ciała. Mnisi z gór Azos z Grecji zostały opisane jako Omhal Psychida przez Junga Minchesa, żyjącego w latach 30. po prostu tego wieku, który mówił, że nie lub wyobraźni sobie, że dosłownie bijańskiej radości patrzy na okolice pępka w rozmowie z bóstw. Taki informacje o pępku można znaleźć na Wikipedii. Trochę tak ma trwane, zdaję sobie z tą sprawę, ale w dużym skrócie chodzi o to, że pępek to ważna część ciała, ważny dar od energii, od bóstwa, po prostu ważny aspekt naszego ciała, który jest bardzo nam potrzebny, który pomaga w kontemplacji i praktyka związana z pępkiem, no po prostu ma duże znaczenie i w jodze, i w innych tego typu wymienionych wcześniej rzeczach. W dużym uproszczeniu tą definicję, którą po prostu mogliśmy sobie znaleźć w Wikipedii. Dobra. I teraz nawiązując jeszcze do wróżenia z pępowiny, o tym już wspominałam wielokrotnie, niestety to informacja. To temat, do którego się to wszystko zaczęło, kolejne odcinki tego typu. No ale tak, opiszemy sobie troszeczkę o tym pępku w tej praktyce jeszcze wstępnym. Dobra, pępek to inaczej blizna po pępowinie. Jego wygląd zależy od wielu czynników, jak i kształt i zaczepienie pępowiny, nasza anatomii, ilość tkanki tłuszczowej oraz także pielęgnacji kikuta pępowiny po narodzinach i sposobie jego zawiązania. Sam kształt, nie dno pępka, zależy głównie od sposobu wiązania. Sposoby zawiązania są różne. No, 99%, 9%, czyli miały ją zawiązane i przecięte, a wyjątkowe są sobie przez poród lotosowy, o którym już wspominałam trochę przy pępowinie. Ten poród jest po prostu niebezpieczny i absurdalny. Nie będę się za bardzo o nim rozwodzić, bo jest to rzecz stricte po prostu niebezpieczna. Ale to jest rzadka rzecz i praktycznie nigdy niestosowana. Właśnie ten poród lotosowy. Istnieje trzy podstawowe metody wiązania. Użycie przez klamerki, Pierwsza metoda około roku 2000, użycie gumowej tasiemki w czasach lat 2000, czyli na przykład 2003 i tak dalej w górę, ale odchodzi się od niej, no alergii po prostu na latach, które dzieci mają. Użycie sznurka popularne zawsze do lat 90, kiedy zaczęto używać innych alternatyw, głównie z powodu, no bo to higieniczne, bo też sznurka to nie jest. Ale to zależy na przykład, no pępka zależy od innych czynników, jak zaczepienie pępowiny, idealny pępek powinien być doskonałym. Oddanie kształtu pełniony. Często taki jest do 25 roku życia. Potem wszystkie zmiany żona i treści i traci połowę proporcji. No i teraz mamy tutaj kilka rodzajów pępków, no i ogólnie ich symbolikę. Poziomy pępek. To pępek ma kształt podłużny i rozciąga się boku na brzuch. Osoby z poziomem pępku złożone i bardzo emocjonalne może to mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Od razu mówię, to są rzeczy do wróżenia z pępka. Informacja, jak już mieliśmy, bo się do tego nawiązujemy. Dobra, drugi typ kształt, no to jest pępek pionowy. Również podłużny, ten pępek stoi na końcu, biegnie w górę i w dół wzdłuż brzucha, wskazuje osobę, która jest pewna siebie, hojna i stabilna emocjonalnie. To jest nazwa Tche Otli, to jest angielska nazwa. Pępek, który na zewnątrz wskazuje na optymistyczną osobę, która z entuzjazmem podchodzi do życia. No, czyli wypukła po prostu. Wklęsły pępek. Ten pępek ma kształt miseczki lub jest wany do wewnętrza. Należy do osób delikatnych, kochających, ostrożnych, wrażliwych i skłonnych do zamartwień. Osoby z klęsłym pępkami są delikatne. Poza centralnym pępkiem. Poza
kiedy wskazują na kochanie z osoby związane z osobą, które doświadczają szerokiego, takie mocne, no po prostu jest bardziej taki nietypowego kształtu. Okrągły bebek. Ten bebek jest równomiernie ukształtowany i okrągły, wskazuje skromność, zarówno osoby o spokojnej, wycofanej osobowości. Dobra. Przejdźmy do magii ludowej związanej z pewkiem. Jest trochę metod ludowego lecznictwa, więc zaczniemy. Skuteczność tych pratek jest no, nieco wątpliwa, raczej nie zaszkodzi. To mogą być też ciekawostką, jakimś tam dodatkiem do klasycznej medycyny. Nie warto medycyny ludowej, zwłaszcza tego typu, brać jako jedyne rozwiązania, no nie. Pamiętajmy, że stosować to w porządku, ale stosujemy to zawsze z kwestią leków. Tak, na przykład wierzenie żydowskich na ból serca przekłada się do pępka płucentu. Płucenta o punkcie wiedza o punktach witalnych była ważnym elementem kształcenia egzotyckich sztuk walki. Lecznica z jedną mogło uszkodzić wroga, z drugiej przynieść ulgę w dolegliwościach i leczeniu. No i nasz na przykład pępek to na habi jest no, niesamowity, bo zanim znajduje się pestit, który ma ponad to jest 2,7 i 3 zera żył. Tak będzie chyba łatwiej. Jaka to jest duża liczba, no bo pępka po prostu zaczyna się całe nasze jestestwo. Tak? Całkowicie liczba naczyń krwionośnych, które mamy w naszym ciele, jest równa obwodu ziemi i choroby taka ciekawostka. No i teraz co na choroby wewnętrzne. Tu za pępkiem przechodzi nerwy błędne, szczelnie zakle. Pępka zwykle plaster chroni przed chorobami lokomocyjnymi. Chyba każdy coś takiego kiedyś w dzieciństwie robił, tak? Na zapalenie wątroby w medycynie ludowej mamy łyżeczkę stu dziegciu mieszane z strzężkami oleju ostropestu. Namaczamy w miętnej chusteczką i codziennie na noc nakładamy na obszar pępka do uzyskania poprawy. Mnożę z tego lejku pępek leczy suchość oczu, słaby wzrok i trzustkę spy. Utrzymała twarz w blasku, zdrowe włosy na ból kolan, dreszcze, latergu, ból stawów i suchość skóry. Wyjątkowe jelitowe alergie, bóle głowy, pleców, nogości i po prostu bóli, czyli odpowiedni olejek na pępek. Oczywiście przy większości tych dolegliwości nie zapominamy o zwykłych lekach, zwykłej medycynie. Nie wykupiajmy się, to może tylko dopomóc. Migdały w pępek, aby uzyskać oświetlone, promienną twarz. Nożyk mosztardowy na pępek, aby usunąć suche i spiesznie te usta. Otrzymaj również i odbijając szkodliwe bakterie upraw. Gdzie naprawdę działa łagodny detoks. Nałóż oliwę lub olej kokosowy, aby poprawić płodność. Utrzymaj maczkę alkoholu bawełnianą na pępku, aby wyleczyć przeziębienie, grypę i katar. No, rozgrzewa, więc może być to dodatek, ale też wiadomo, nie i wyłącznie. Kiedy ból brzucha, nakładaj kilka kropel bezpośrednio na pępek, przez kilka minut masując go wokół pępka, ból goi się. Oleje działają i doskonale spełnia swoje zadanie, ale oczywiście nawet takie olejki, taka terapia po prostu spęknie pobudzanie tych wszystkich nerwów i żył. No nie można zapomnieć, że ona jest dodatkiem do zwykłej leku. Zaznaczono brandem, taki brandy w pępku, aby złagodzić ból menstruacyjny i skurcze. To jest taka dłuższa lista tej medycyny ludowej. No i więc, no, teraz jeszcze przejdziemy do informacji odnośnie. Tak, informacji, taki dosyć ciekawy moim zdaniem, z dwóch azjatyckich kultur. Według chińskiej tradycji, pępek to pępek w klasy, a nie wystający. A im głębszy pępek, tym więcej dzieci będziecie mieć. W dzisiejszych czasach antykoncepcją przewodywana dotyczy bardziej możliwe posiadania wielu dzieci niż ochronności. Marzenie o własnym pępku tradycyjnie kojarzy się z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia, z możliwym swoimi korzyściami, a marzenie o czymś pępku oznacza nowy romans. No, głównie jeżeli chodzi o sny i tak dalej. No i według indyjskiej tradycji, te pępek służy również do diagnozowania problemów zdrowotnych. Zgodnie z tym systemem, pępek odbiera i przetwarza energię pochodzącą ze wszechświata. Pępek reprezentuje płodność, a także przypomina o związku między pokoleniami. Innym słowem, łączy się z przeszłością i przeszłością. Jest również postrzegany jako centrum istoty ludzkiej. No i to jest mniej więcej tyle, ile udało mi się na temat pępka znaleźć. Tak, w miarę ogólne informacje. Tyle na razie. My się będziemy żegnać. Niebawem pojawi się odcinek o temacie, który proponował jeden z widzów. Bardzo mu za to dziękuję. Jest to trochę obszerny temat. Mam nadzieję, że niczego im nie poplątam. A teraz
Jak zawsze proszę o suby, lajki i komentarze, o czym chcielibyście kolejne filmy, co można poprawić, co można zmienić. No i subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się w następnym. Bye!